Max i Ruby, lubi ich świat. Max i Ruby, siostra i brat. Max i Ruby. Poznaj ich zajęczy dzień! Max i Ruby! Wielkie porządki. Czas na porządki. Trzeba tu posprzątać i odłożyć wszystko na miejsce. Najpierw musimy sprzątnąć ten bałagan. Wynieś na dwór tę ciężarówkę i wysyp piasek, braciszku. Książki wędrują na regał. Prawie wszystkie książeczki są na miejscu. To już ostatnia. Utrzymywanie porządku to bardzo ważna rzecz. Nadepnęłam na coś lepkiego. To obrzydliwe. Magiczne bąbelki wędrują do kosza. Sprawdźmy, co jest pod twoim łóżkiem. Aha! Wszystkie mrówki uciekły, Max. Wracają do domu. Teraz już będziesz wiedział, gdzie są twoje roboty. Co to za zapach? Max, w twojej szufladzie na bieliznę jest coś, czego nie powinno tu być. Zepsute jajko! Natychmiast wyrzuć je do kosza! Co ty tu jeszcze masz?
ucieka spod drzwi twojej szafy. Lody się rozpuściły i pobrudziły ci trampki i kaczuszkę, Max. Szczęście, że pomagam ci sprzątać, braciszku. Nie powinieneś chować zabawek w szafie, Max. Znajdź dla nich jakieś inne miejsce. Pościelę ci łóżko. Zabawki, a zabawki na łóżku. Nie przyklejaj gumy do sznurka. Wyrzucam to do kosza. Dobrze, zaraz skończymy, Max. Twój pokój jest już prawie posprzątany. Widzisz? Wszystko jest na swoim miejscu. O, chyba coś przeoczyłam. Prawda, że twój pokój ładnie wygląda? Max? Co masz w kieszeni?